Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest program Republika po południu. Adam Bielan, posłowie Adam Bielan i Kamil Bortniczuk zapowiedzieli wystąpienie z inicjatywą utworzenia nowej partii politycznej na polskiej scenie. Naszym gościem jest nie kto inny jak właśnie pan poseł Kamil Bortniczuk. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie pośle, no właśnie, ta inicjatywa, jak rozumiemy póki co z medialnych przecieków, ma obejmować tych działaczy porozumienia, którym nie po drodze z premierem Jarosławem Gowinem. Kiedy ta inicjatywa może się skonkretyzować? Kogo ma objąć? Jakie nazwiska? Jak liczny byłby to klub? Jeżeli nazwiska, to możemy podać rzeczywiście tych posłów, tak jak pan rektor powiedział, którzy skonfliktowali się z Jarosławem Gowinem. Może nawet nie tyle skonfliktowaliśmy się z Jarosławem Gowinem, co mieliśmy nieco inny pogląd na temat wewnętrznej organizacji naszej partii w kontekście pewnych kwestii formalnych. Poza mną i Adamem Bielanem, jak pan rektor już wspomniał, są tam jeszcze posłowie, właściwie ministrowie, Jacek Żalek i Michał Cieślak, poseł Włodzimierz Tomaszewski. Jest środowisko Stowarzyszenia Republikanie, które dołączyło w 2017 roku do Polski Razem, współtworząc porozumienie. Jest środowisko Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego i to niewątpliwie będzie trzon tej nowej organizacji, ale jesteśmy absolutnie otwarci na ludzi centroprawicowych o konserwatywnym światopoglądzie. No ja od razu zapytam, panie pośle, czy na tych konserwatystów z Platformy Obywatelskiej również, bo w Platformie Obywatelskiej sytuacja niezbyt ciekawa. Wyrzucają posłów no, kojarzonych właśnie z takim konserwatywnym światopoglądem. Czy oni być może znajdą miejsce w państwa partii? Nie prowadziliśmy jeszcze akurat z tymi dwoma posłami, o których mowa, żadnych rozmów, ale tak jak powiedziałem, nasi są otwarte, przynajmniej jesteśmy gotowi na rozmowę z wszystkimi ludźmi, którzy będą w stanie zaakceptować nasze założenia programowe. A te założenia programowe będą się skupiały, będą przedstawione oczywiście szczegółowo. Pan pytał też kiedy. Myślę, że jeszcze przed wakacjami najbardziej prawdopodobny termin to jest druga połowa czerwca. Natomiast mówiąc ogólnie, te założenia to szeroko rozumiany światopoglądowy konstrukt. Będziemy tak naprawdę tym, czym było porozumienie, kiedy je zakładano lata temu. Dzisiaj porozumienie nie do końca wiadomo, czym jest, bo skoro w porozumieniu znajduje się miejsce rzekomo konserwatywnej partii dla takich osób jak pani poseł Pawłowska, która kilka dni przed przystąpieniem do porozumienia jeszcze w swoich social media publikowała proaborcyjne treści. Można powiedzieć wręcz, że stawała na czele tych proaborcyjnych marszy, no to do końca nie wiadomo, czy jest to jeszcze ciągle partia konserwatywna, czy można tak o niej powiedzieć. My niewątpliwie będziemy partią konserwatywną i u nas miejsca dla takich osób jak pani poseł by nie było. Panie pośle, a jaki stosunek będzie do Prawa i Sprawiedliwości? Bo Jarosław Kaczyński w czasie podpisywania tego projektu Polskiego Ładu, tam podpisał Jarosław Gowin, Zbigniew Ziobro, no tak z tajemniczą miną powiedział, że być może zaraz będzie czwarty podmiot, czwarty podpis na tym dokumencie. Nie ukrywam, że rzeczywiście najprawdopodobniej Jarosław Kaczyński miał na myśli nasze ugrupowanie, bo już przed prezentacją Polskiego Ładu rozmawialiśmy o tych planach i rzeczywiście zaproszenie do koalicji otrzymaliśmy. I to jest też coś, co nas wyróżnia od porozumienia. My nie chcemy być kojarzeni jako ta grupa polityków, o której wspominałem wcześniej, ta grupa, którą ogłosimy już, kiedy przyjdzie na to czas ostatecznie. Nie chcemy być kojarzeni z ciągłymi flirtami z opozycją. I to takimi flirtami dwustronnymi, bo to nie tylko opozycja cały czas zaprasza do współpracy, ale i porozumienie cały czas mruga okiem, że ta współpraca przy pewnych... warunkach byłaby możliwa. My i Sprawiedliwości i chcemy współtworzyć Zjednoczoną Prawicę i z Prawem i Sprawiedliwością jako tą dominującą siłą na polskiej prawicy współpracować. Myślę, że to też jest element odróżniający nas od porozumienia. My
jeżeli nie dojdzie do żadnych gwałtownych zmian na scenie politycznej, nic na takie nie wskazuje i na pewno do takich nie doszło dotychczas. Chcemy być lojalnym członkiem Zjednoczonej Prawicy i tworzyć to, co umownie określamy i my jako politycy, i wyborcy, i państwo jako publicyści dobrą zmianą. A czy wyjście z tą inicjatywą utworzenia nowej partii kończy tym samym spór ten sądowy, to również spór z porozumieniem? Panie rektorze, ja w ramach naszych wewnętrznych rozmów rzeczywiście optowałem za tym, aby te spory skończyć. Muszę przyznać, że przegrałem tę dyskusję, że większość naszych kolegów od początku uważała inaczej, że ten spór należy kontynuować. Ja uważam, że można machnąć ręką i pójść do przodu. I dzisiaj muszę przyznać rację moim kolegom, że rzeczywiście ten taki pozytywny gest czy akt dobrej woli, aby zakopać część tego, co nas w Zjednoczonej Prawicy, czy zostawić za sobą część tego, co nas w Zjednoczonej Prawicy różniło, został odebrany przez kolegów z porozumienia jako dowód na słabość. I wczoraj, i dzisiaj słyszałem takie wypowiedzi, że zapowiedzi utworzenia nowej partii to jest wywieszenie białej flagi przez nas. W związku z czym ja się cieszę, że nie udało mi się kolegów przekonać do tego, aby ten spór zakończyć. Znaleźliśmy takie rozwiązanie, które w sposób honorowy pozwoli nam kontynuować spór sądowy o to, kto rzeczywiście miał rację w zakresie wewnętrznej organizacji porozumienia, czy rację mają ci, którzy mówią, że Jarosław Gowin może wchodzić w siódmy rok trzyletniej kadencji, a tak się właśnie stało kilka dni temu, czy rację mieli ci, którzy mówili, że nie, że partia polityczna nie jest prywatną wartością czy własnością i nie można partii politycznej prywatyzować, że partia polityczna musi podlegać pewnym regulacjom, przede wszystkim wewnętrznym, czyli statutowi, ale też regulacjom ustawowym, jak chociażby ustawie o funkcjonowaniu partii politycznych, czy ustawie zasadniczej, konstytucji, funkcjonowania akceptować, takich słów, jakie padały na wewnętrznym forum jeszcze kilka miesięcy temu z Jarosława Gowina, że utrata większości w takim czy innym gremium, czy zapisy statutowe nie mogą mu wiązać rąk w zakresie skutecznego zarządzania partią. No, ale chyba sobotnia prezentacja Polskiego Ładu troszkę zamieszała w układzie politycznym, troszkę to tak ostrożnie mówiąc. Jak rozumiem, ta nowa formacja chciałaby przystąpić do realizacji, podpisać się również pod tym dokumentem, tak jak zapowiadał, chyba mając państwa na myśli, Jarosław Kaczyński. Jak pan ocenia to, co usłyszeliśmy w sobotę? Oceniam wyjątkowo dobrze. To jest bardzo konkretny plan rządzenia na następne 7 lat. Ja mam nadzieję, że po roku 2023 roku Zjednoczona Prawica będzie mogła kontynuować swoją pracę i kontynuować realizację tego planu, ale mam nadzieję, że gdyby stało się inaczej, oczywiście wszyscy zrobimy, aby inaczej się nie stało, ten plan kontynuować będą ci, którzy władzę w Polsce przejmą, bo my potrzebujemy, niezależnie od tego, że jesteśmy demokracją, a w demokracji dochodzi do zmienności władzy, potrzebujemy kontynuacji w realizacji takich właśnie planów, a że budżety Unii Europejskiej są 7-letnie i wchodzimy właśnie w nowy okres, no to jest świetna okazja do tego, aby skorelować z tym Polski Ład, do tych 770 miliardów złotych pieniędzy europejskich dorzucić pieniądze budżetowe i już nasze tylko i wewnętrzne polskie projekty rozwojowe i ten projekt zrealizować. Szereg bardzo dobrych zapowiedzi. Te podatkowe, niezależnie od fake newsów, państwo się tym nie przejmujcie, dla osób, które zarabiają do 12 tysięcy złotych miesięcznie, niezależnie czy jest to indywidualna działalność gospodarcza, czy umowa o pracę, będą to zmiany w najgorszym wypadku neutralne. Rzeczywiście nieco więcej podatków szeroko rozumianych, bo będzie to konkretnie składka zdrowotna zapłacona osoby zarabiające od 12 tysięcy miesięcznie w górę, a dla bodajże 90% podatników, czyli wszystkich tych, którzy tej kwoty w swoich miesięcznych dochodach nie osiągają, będą to zmiany in plus. Najbardziej odczuwalne dla tych, którzy zarabiają najmniej, dla tych, którzy najbardziej potrzebują. Szereg zmian dla rodzin. Wiemy, że z dzietnością mamy problem, jak cała Europa. Poprawiło się nieco, wskaźnik dzietności rośnie od kiedy wprowadziliśmy program 500+, ale mamy ten szereg rozwiązań, chociażby dotyczących dopłat do kredytów mieszkaniowych, czy ten, który mi jest bardzo bliski, bo jest taką kopią rozwiązania czeskiego i rozmawiałem o tym kilkukrotnie z premierem Morawieckim osobiście, czyli dodatkowe środki do przeznaczenia na opiekę nad dzieckiem pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia. Ja też jestem
jestem rodzicem i wiem, że to jest ten okres, który od dawna jest objęty pewną taką dziurą, ponieważ po 12 miesiącu rodzic przebywający czy to na macierzyńskim, czy na tacierzyńskim musi zgodnie z prawem, czy powinien przynajmniej wrócić do pracy, a w niektórych gminach przedszkola, w żłobkach jest mało miejsca albo tych żłobków nie ma, a przedszkola przyjmują dzieci dopiero od trzeciego roku życia, czyli od 36 miesiąca i w tym okresie od 12 do 36 miesiąca rodzice muszą sobie jakoś ze swoją pociechą radzić i ten dodatkowy pakiet gotówki na to pozwoli albo na to, żeby dopłacić do prywatnej placówki, albo żeby nająć kogoś znajomego do tego, żeby przynajmniej czasowo mógł się dzieckiem zająć. A panie pośle, a ten program segment mieszkaniowy, bo to tak moim zdaniem to jest już zapowiedź pewnej rewolucji na rynku mieszkaniowym, no ale znowu opozycja już tutaj wybrzydza, mówią, że domki 70 metrów to budy będą budować i tak dalej, jak pan ocenia ten program, no i takie reakcje? Jeżeli chodzi o program mieszkaniowy, to tam są cztery bardzo ważne filary. Jednym z nich jest rzeczywiście pozwolenie na budowę domków tam, gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia w uproszczonej procedurze. I to niewątpliwie jest zmiana in plus. Wierzmy w to, że ludzie jednak też mają jakieś swoje gusta i jak będą budować coś, w czym chcą mieszkać, to nie będzie za przeproszeniem stodoła czy buda dla psa, ale dom taki, jaki im się podoba. Natomiast te trzy pozostałe mechanizmy, one są bardzo ważne. O jednym już wspomniałem, to jest dopłata dla dużych rodzin, łącznie nawet do 160 tysięcy złotych państwo kredytu hipotecznego spłaci w rodzinie, w której jest odpowiednio wiele dzieci. Ten kolejny bardzo ważny, szczególnie dla młodych ludzi, to jest udzielenie gwarancji bankowej zagwarantowanej przez państwo dotyczącej wkładu własnego do kredytu i to poszerzy znacząco grono ludzi, którzy będą mogli z takiego kredytu skorzystać, a dzisiaj ze względu właśnie na chociażby brak wkładu własnego byli wyłączeni z akcji kredytowej banków komercyjnych. I trzeci bardzo ważny to są społeczne inicjatywy mieszkaniowe. To jest program, który jest skierowany do samorządów, w ramach którego samorządy za pośrednictwem Krajowego Zasobu Nieruchomości otrzymują środki pochodzące w większości z Banku Gospodarstwa Krajowego i za które będą budowały niemalże bez wkładu własnego tychże samorządów gminnych budynki komunalne, które tak zwane czynszówki, które będą dostępne dla tych ludzi, którzy mają zdolność czynszową, a nie mają zdolności kredytowej. Można powiedzieć, że w ten sposób spinamy klamrą potrzeby wszystkich Polaków w zależności od tego, gdzie mieszkają, w jakim są stanie majątkowym. Każdy znajdzie coś dla siebie w zakresie pozyskania własnego konta. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Gościem programu Republika po południu był pan poseł Kamil Bortniczuk, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Póki co, bo pan poseł jest inicjatorem powstania nowej partii, której nazwy jeszcze nie znamy. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję, panie pośle. Państwu dziękuję za uwagę. Już za chwilę program Wolne Głosy w telewizji Republika.